Historia Nikodema jest wyjątkowo smutną historią, ponieważ jego mama została znaleziona z nim, jak był małym dzieckiem, totalnie pijana. Miała takie tendencje, że wlewała mu alkohol do ucha, dlatego teraz Nikodem ma problem ze słuchem, albo rozwalała butelki z budki na jego uszach albo na głowie. Obecnie tata go sam wychowuje, ale groziło mu, że mu zabiorą dziecko do domu dziecka. To mieszkanie nie miało wody, nie miało mebli, nie miało gazu, prądu, praktycznie niczego. Pomogliśmy tacie, ponieważ jego finanse nie stać go było na to, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Obecnie jesteśmy już na ukończeniu, zostało już naprawdę niewiele do działania. No i miejmy nadzieję, że od dzisiaj Nikodem będzie szczęśliwy, będzie miał gdzie się wysikać, umyć zęby i cokolwiek zjeść i że lodówka będzie choć trochę pełna. I nie będzie już głodny. W 2020 roku są też dzieci głodne. Są dzieci głodne w Bielsku. Nie trzeba szukać gdzieś bardzo daleko. Warto pomagać, przynajmniej żeby dzieci były najedzone.